Słowo, które czytamy na ten dzisiejszy dzień, to słowa z Psalmu 32 i z Mateuszowej Ewangelii. Oka z Ciebie nie spuszczę. Jezus rzekł do Szymona i Andrzeja: pójdźcie za mną. Myślę, że to szczególnie słowo pójdźcie za mną jest często mocno przez chrześcijan eksploatowane. Właściwie od małego słyszymy o pójściu za Jezusem. Często nas, jako ludzi, jako chrześcijan, umieszcza się w roli Szymona, Andrzeja, Piotra. I wtedy słyszymy: pójdźcie za mną. Oczywiście ten tekst, wielokroć eksploatowany przez chrześcijan, stał się, mam często wrażenie, trochę pustym słowem. Z łatwością o nim mówimy. Wydaje się, że jest takim hasłem, które za każdym razem możemy powiedzieć, wszyscy grzecznie przytakną. Jedni nastawieni przez charyzmatyczne kościoły dodadzą do tego jeszcze mocny akcent nawrócenia. Inni odpowiedzialnej drogi za Jezusem. Ale czy jesteśmy w stanie pójść za Jezusem tak do końca? To jest wielkie pytanie, które powinniśmy chyba często sobie stawiać. Oka z Ciebie nie spuszczę, mówi psalm. A co za tym idzie? Są to jakby słowa Boga do nas. Jesteśmy obserwowani. I przed Bogiem nie uda nam się uciec w kłamstwo, które możemy serwować całemu światu. Możemy podnosić wysoko ręce i mówić: idę za Jezusem. Możemy gorąco krzyczeć. Ale to jest tylko dla tych, którzy są obok nas. Pytanie jest, czy jesteśmy w stanie pójść tak naprawdę za Jezusem. Nie w słowach, tylko w codziennym życiu i w czynach. Nie jestem pewien, czy ktokolwiek z nas jest w stanie sprostać tej nauce. Mam wrażenie, że jest to bardzo trudne. To, co mówił Jezus, to, co wymaga od człowieka, wcale nie jest takie łatwe, jak wielu o tym opowiada i mówi. A co za tym idzie, pójście za Jezusem, takie rzeczywiste, jest gigantycznym i ogromnym wyzwaniem. Czy potrafimy mu sprostać? Czy ja potrafię mu sprostać? Nie wiem. I pewnie kiedyś się o tym dowiem, czy mu sprostałem. Ale mogę próbować starać się. Coś robić i działać. Często nieporadnie naśladować. Często iść, choć nieraz gubię tą prawdziwą drogę. Ale jeżeli
będzie we mnie pokory, a będę uważał, że poszedłem za Nim, idę za Nim, jestem na tej jedynej prawdziwej drodze, to często może się tylko okazać, że to jest droga. Że to jest moja droga, a nie droga za Jezusem. A więc te słowa, które rzekł Jezus do Szymona i Andrzeja, jako chrześcijanie, powinniśmy często sobie powtarzać. Może nawet każdego dnia. I stawiać też pytanie, czy ja potrafię sprostać drodze za Jezusem. Amen.